Dzień dobry, Marcin Zarycki, Szymonek. Szymonek ma zadanie takie. Ma 15 batonów do dyspozycji i 10 gruszek. I trzeba rozłożyć na jednakowe paczki dla maksymalnie wielu dzieci. I Szymonek tutaj teraz wymyśla. Po ile? Po jeden. Aha, jednego batona, jedną gruszkę, tak? Tak? Mhm. Będzie maksymalnie. Poczekaj. Jeden baton i jedna gruszka. Mówisz, że będzie. O, może tu na... W paczce mówi, że będzie jeden baton i jedna gruszka. No to ile zrobisz tych paczek wtedy, jeżeli tak byś robił? Ile paczek zrobisz? 20. Patrz, masz 15 batonów. 15 bym zrobił, ale... A wystarczy gruszek ci do tych 15? Nie wystarczy. To ile maksymalnie możesz zrobić paczek, jeżeli byś tak robił? Dajesz chłopie, ja ci to zabiorę. I ile maksymalnie, jeżeli byś wkładał jedną gruszkę do paczki, to ile, a masz 10 gruszek, to ile paczek zrobisz maksymalnie? 10 paczek. A co będzie z batonami wtedy? Bo masz 15 batonów, to? Ale chwileczkę. Jeżeli do paczek włożysz w ten sposób, jednego batona, jedną gruszkę, to ile możesz zrobić maksymalnie paczek wtedy? 15. No ale masz tylko 10 gruszek przecież. To 10. Zrobisz wtedy 10 paczek, tak? A co się stanie z batonami? Masz 15 batonów. Ale poczekaj, na razie zróbmy, że tak robimy, no nie? Jeżeli włożysz jednego batona, jedną gruszkę, zrobisz 10 paczek zrobisz, prawda? To ile batonów wykorzystasz? I ile batonów będzie w tych paczkach łącznie? Patrz, zrobisz 10 paczek, w każdej paczce będzie jeden baton i jedna gruszka. To ile zrobisz paczek? 10 batonów. Zużyjesz 10 batonów, prawda? 10 batonów i... A gruszek ile zużyjesz? 10. Dobrze. Masz batonów 15, to co się stanie? Zostanie 5 batonów. Czy można tak zrobić? Mhm. Nie można tak zrobić, bo musisz wykorzystać wszystkie batony i wszystkie gruszki. Tak? Wiesz? Dobrze, no to tak nie możesz zrobić. No to myśl po ile powkładasz. Ile włożysz do jednej paczki batonów, a ile gruszek? Żeby zrobić jak najwięcej paczek i żeby paczki były jednakowe. No podaj nawet jakieś przypadkowe liczby, no to będziemy sprawdzać, tak? Metodą sprawdzania. Tutaj trzy batony. Trzy batony. A gruszek ile do paczki włożysz? Dwie. I dwie gruszki. No i sprawdzimy. To ile możesz zrobić wtedy paczek? Ile będzie paczek? Tutaj napiszemy paczek. 5 maksymalnie. Mówisz, że będzie 5 paczek, tak? No to sprawdzimy. Dobrze. W tych paczkach ile będzie batonów? Łącznie? 15. 15. Batonów będzie 15. A gruszek ile będzie? 10. Będzie 10 gruszek, to zgadza się? Mhm. No zgadza się, dobrze. Czyli jeżeli miałbyś takie dane, to ja tutaj napiszę, o, to będzie 5 paczek, prawda? 5 paczek. No ja to zrobiłem tak. Mogę narysować te paczki? No możesz. Bo... Tutaj było 3. Tak. Baton. 3 B. Duże B, tak. I 5. A ile gruszek wkładasz do jednej paczki? 2. 2. Czyli 2 gruszki. I 2 G. 2 gruszki, tak. To zrobiłem tak. A aby być 15. Tak. Gruszek i 10
No dobrze, dobrze, 15 tylko batonów. 15 batonów, to są batony, batony. Tutaj dam strzałeczkę batony, a tutaj są gruszki, tak? Mhm. Zrobiłem dobrze tak. 3 razy 5. Tak, to naprzód tej 3 razy 5. Tak. No to jest 15, już nie musisz o tym pisać, bo tu już jest 15, tak? A tutaj dałeś? A tutaj 2 razy 5. 2 razy 5. To jest 10. Dobrze, no i świetnie. A I wszystko się zgadza. Dobrze, dobrze. No to poczekaj, to popatrz. To teraz ja ci dam inne dane. Zobacz. Trudniejsze troszkę ci dam. Zobacz, że będzie 25. Może zrobimy tutaj taką tabelkę. O, tu będą batony, a tu będą gruszki. 25 batonów, a gruszek będzie 20. A tutaj będzie ile paczek? P. Poprzednio było 5 paczek. A ile zrobisz teraz paczek? Jak masz 25 batonów, to ile włożysz do jednej paczki? O, tutaj będzie tak. Tu będą batony, a tutaj będą gruszki. Ile włożysz? 5 i 4. Aha, batonów włożysz 5. Gruszek włożysz 4, tak? Mhm. A ile będziesz miał paczek? No bo 5 razy 5. A paczek będzie ile? Ile będzie paczek wszystkich razem? 5. Będzie 5 paczek. Czyli tutaj dajemy 5, prawda? Że 5 paczek. Bo 5 razy 5 to jest 25, a 5 razy 4 to jest 20. Dobrze, świetnie. Dobrze. Szybciej. No coraz szybciej robisz, no właśnie ja tu... Trudniejsze, coraz szybciej. Tak, a zobacz, a jakby było teraz tak, 20 batonów, a 30 gruszek. To ile zrobisz paczek? Ile 4. Ile zrobisz paczek oraz paczek? To znaczy 4 batony. 4 batony mówisz, że włożysz do jednej paczki, a gruszek ile włożysz? 6. A będzie 5 paczek. Aha, i będzie też 5 paczek, tak? Mhm. No i sprawdzamy. Ile będzie batonów łącznie w tych paczkach? W tych wszystkich? Tak. 20. 20, a gruszek ile będzie w tych wszystkich paczkach? 30. No to się zgadza, tak? Ale wiesz, co się nie zgadza jeszcze? Coś się nie zgadza. Bo da się tych paczek zrobić jeszcze więcej. Wiesz? Można zrobić 5 paczek, ale można zrobić więcej. Więc ja to 5, bo tutaj tu musisz włożyć, tu musisz napisać, ile najwięcej paczek da się zrobić. Da się zrobić jeszcze więcej ich niż 5. Na razie niech będzie tak. 10. Mówisz, że 10 się da zrobić. No zobaczymy. To ile włożysz batonów do jednej paczki? Tutaj 2. Tutaj 2. A gruszek? 3. No i teraz się zgadza. 10 razy 2, 20, 10 razy 3, 30, tak? No świetnie, dobrze, no widzisz, coraz szybciej robisz. Ja to wiedziałem, że tak będzie. Dobrze, a teraz tutaj dam ci na przykład, załóżmy, 16 batonów, a 12 gruszek. Zobaczymy, ile teraz. Ile włożysz do jednej paczki i ile zrobisz paczek? 4. A 4 paczki zrobię. Zrobisz 4 paczki, tak? Czyli paczek będzie 4. Czyli tu wpisujemy 4. 4 batony. 4 batony, tu są batony. A ile gruszek włożysz? 3. No masz rację. 4 paczki po 4 batony to będzie 16 batonów. 4 paczki po 3 gruszki w każdej to będzie 12 gruszek. No dobrze, widzisz, robisz automatycznie. Świetnie, no to jeszcze tutaj wypróbujemy ciebie. Zrobimy tak, na przykład 18 i 12. Jak będzie teraz w jednej paczce? I ile będzie paczek? Będzie 9 paczek. Mówisz, że będzie 9 paczek, tak? Nie. No, zobaczymy. 6. Aha, czyli paczek będzie 6, tak? Tutaj wpisuję 6, bo to jest liczba paczek, tak? 6. 6 paczek.
I co będzie w jednej paczce? Tutaj 3. A tutaj 2. Czyli w paczce będzie 2 gruszki i 3 batony, tak? I teraz tak, 6 paczek po 3 batony to będzie 18. 6 paczek, a w każdej 2 gruszki to będzie 12 gruszek. No dobrze, brawo. Da się zrobić więcej jeszcze tych paczek? Nie. Nie, nie da się. Nie da się. Dobrze. No to jeszcze wypróbujemy sobie. To fajna zabawa, no nie? Gdzieś jak tak szybko robisz? A teraz patrz. Tu będzie 32, a tu będzie 24. O, pomazaj się, to nic. No to napisz, sam napisz. Ile będzie paczek? Jak myślisz? To są troszkę większe liczby. Trudniejsze. No zobaczymy, sprawdzimy. Mówisz, że będzie 8 paczek, tak? Czyli tutaj w kółeczko napisz, że jest 8 paczek. Batonów będzie 4. 4 batony, a gruszek włożysz do paczki jednej 3. 8 razy po 4 to jest 32, 8 razy po 3 to jest 24, tak? Da się zrobić jeszcze więcej tych paczek? Nie da się, nie da się. No świetnie, dobrze, brawo. No to jeszcze tutaj wypróbujemy, poczekaj. A jakby było, zobaczymy, jakby było tak. Jakby tu było 100, a tutaj było, powiedzmy, 80. O! To ile możesz zrobić paczek teraz, maksymalnie? Paczek. I co będzie w jednej paczce? Tutaj narysujemy. Batonów będzie 4. Marko, 5. Batonów będzie 5 w jednej paczce, a gruszek? 4. No i Szymonek robi bardzo szybko. Mieńko teraz... Szymon robi bardzo szybko już. Dobrze, to podejdź Mieńko też tutaj. Dam wspólnie wam. Zobaczmy, kto zrobi teraz wcześniej. Powiedzmy, że będzie teraz tak, popatrzcie. 200 gruszek, a 240 batonów. To ile się da zrobić paczek? Tutaj wpisuję. Wezmę... Dobrze. Ty też myśl, Szymon. Mówi, że tak. Batonów dasz do paczki 20, tak? Mhm. A 200 gruszek? 240 batonów, a 200 gruszek. Mhm. Gruszek da. Ile włożysz do jednej paczki? Ile zrobisz paczek? Już... 20. Ile mówisz, że zrobisz paczek? 20. 20 paczek zrobisz, tak? Matko, tak, chyba. No zobaczymy. Jeżeli zrobisz 20 paczek, to ile włożysz batonów, ile włożysz gruszek? Gruszek będzie ile w jednym? Nie, nie 20. Nie 20, a ile? Pomyśl. No dobrze, pomyśl. Mańka też myśli. No jeszcze Mańka jeszcze nie zrobiła. Już wiem. Czekaj, to jeszcze, pokaż mi, ale... Podejdź z tyłu i pokaż mi, a ja zobaczę. No, Szymon, ktoś się nie ogląda. Ty myśl. Ty nie zobaczysz? Nie, Szymonek nie zobaczy. Nie ma obaw, nie ma obaw. Gdzie to jest napisane? W którym miejscu pokaż, gdzie jest napisane? Ale wiesz, sobie pisz zwykłym mazakiem, wiesz? Zwykłym długopisem, bo tutaj w ogóle nie widać tego. To prawda. No, Szymonku, myśl. Ile zrobisz paczek? Bo trzeba najpierw o tym pomyśleć. Tutaj 40. Nie wiem. Znaczy, ale najpierw ile paczek?
Ty najpierw powiedziałeś, że 20 paczek byś zrobił, tak? No, przyjmiemy na razie 20, tak? Na razie na niby. Jeżeli będzie 20 paczek, to ile włożysz do każdej paczki, powiedzmy, gruszek? Tutaj by było 10. To tutaj byś włożył 10, a ile batonów byś włożył? 20. 20 batonów? Patrz, masz 240 batonów. Wszystkich. Rozkładasz na 20 paczek. 12. To 12. O, to byłoby wtedy tak, prawda? Ale pomyśl, i wtedy byłoby 20 paczek, prawda? A pomyśl, czy z tych paczek nie da się zrobić więcej jeszcze paczek? No. Czyli pomyśl, ja zobaczę. 40 paczek i tutaj 6 batonów. Ale Moniko, muszę paczek tyle. Paczek. Ile? No tutaj 6, tutaj 5. Tutaj 6, tutaj 5. A ile paczek będzie wtedy? 40. 40 paczek. No i sprawdzamy. Sprawdzamy, czy się zgadza na razie, tak? Sprawdzamy, czy się zgadza liczba gruszek. I ile będzie w 40 paczkach, ile będzie gruszek? Jeżeli wkładasz po 5. 200. Jakie rachunki? 40 razy po 5, tak? Mhm. To jest 200. Dobrze. A ile batonów? 240. Jak to liczymy? 6 razy 40. Albo 40 razy po 6. 40 paczek po 6 batonów. To jest 240. To tu się zgadza, prawda? Wykorzystujesz wszystkie. Wszystkie porozkładałeś. A da się zrobić jeszcze więcej paczek? Nie. Patrząc na to, nie da się. Moniko, to powiedz, jaki ty masz wynik. Ile paczek? 40 paczek i 5 gruszek i 6 batonów. 6 batonów, no to tak samo. Dobrze, no to Szymonek, to żeście zrobili, można powiedzieć, no równocześnie. Brawo. A ty poprzednio też miałeś 40 wcześniej? Jak mi pokazywałaś, tam co ja nie... Tak. Dobrze, no świetnie. A wiecie co, podejdź tutaj, Moniko, ja wam coś wytłumaczę. Coś wam wytłumaczę nowego, popatrzcie. Teraz zmienię tutaj nagłówki, bo to jest taka tabela, prawda? To się nazywają nagłówki, to są nagłówki tabeli. To, czy wiecie, jak się to nazywa w matematyce, to co robiliśmy tutaj? Tabela. To popatrzcie. Zrobimy teraz taką rzecz. Ja tutaj, Szymonku, przesuniemy na razie, popatrzcie. Też, Moniku, uważaj. Dzielniki. Jakie są dzielniki 15, Szymonku? Czyli przez jakie liczby się dzieli 15? Przez 3. Przez 3 się podzieli. Przez jaką 5, jeszcze? 15. Przez 5 się podzieli. Przez 1, 15. Przez 1. Przez 1. Czy jeszcze przez jakąś? Nie. Nie. Dobrze. Nie jest pierwszą. Tak, nie jest liczbą pierwszą. A liczba pierwsza ile ma dzielników? 2. 2. Tak. Musi mieć 2. Dobrze. A teraz tak. Dzielniki dziesiątki. Równa się. Klamerka. I wypisz, Szymonku, sam. O, Moniko, weź sobie. Jeden. Wypisz sobie dzielniki każdej z tej pary. Dobrze. Dobra? Weź sobie zeszyt i wypisz. Tak. 10 się dzieli na 1. Wiesz co, może przejść nawet z tej strony, to będzie ci lepiej. Weź sobie krzesełko przenieść tam dookoła kamery, wiesz? Tak. Albo masz tutaj stołeczek mały. Nie musisz. Tak. Tak. Przecinek. 10. Daj klamerkę. O, dobrze, jest klamerka. Dobrze. I Moniko, teraz na chwilkę skupcie się na czymś takim. Popatrzcie. Jeżeli ja mam 15 batonów, to gdybym chciał układać same batony do paczek. Same batony. To ile mogę. Jak mogę te batony rozdzielić? Na jakie paczki? 3. W jednej paczce mogą być na przykład 3 batony, tak? 5. Poczekaj, Moniko, poczekaj. Nie. Szymonek, żeby tylko mówił. Mogą być 3 batony w paczce. Może być po ile? Jeden. Po jednym. Może być po ile batonów? Po 15. No może być. No to będzie jedna paczka tylko, tak? Jak będzie 15 batonów? Po 5. Może być jeszcze po 5 batonów w jednej paczce. Po 5 batonów. 5. Już się nie da. I już inaczej się nie da. I teraz popatrzcie. Jeżeli do jednej paczki włożę po 3 batony, to ile będzie paczek, Szymonku, powiedz? To wtedy paczek byłoby ile? Tu będzie liczba paczek w kółeczku. 5. Będzie 5 paczek. Jeżeli włożyłbyś po jednym batonie, to ile będzie paczek? 15. To będzie 15 paczek. Jeżeli włożysz 15 batonów, to ile będzie paczek? Jedna. No będzie jedna paczka, no oczywiście.
A jeżeli włożysz po 5 batonów do paczek? 3. To będą 3 paczki. A da się jeszcze inaczej porozkładać te batony, żeby były jednakowe paczki? Mhm. Jak? Nie. Da się po 2 na przykład włożyć batony do paczki? Nie. Da się po 4 włożyć? A przekonaj mnie, że po 4 się nie da. O, ja tu błędnie napiszę, że po 4 ktoś by chciał włożyć. To ile by wtedy paczek zrobił? To jest... Może. 4 razy 5 to jest 20. Jakby zrobił 5 paczek, to musiałby mieć 20 batonów, a nie ma tylu, prawda? Jakby zrobił 4 paczki, to ile by musiał mieć batonów? 16. 16, a ma 15 tylko. No więc nie da się... 3 to by było 12. Za mało byłoby batonów. Znaczy batonów byłoby za dużo tutaj po prostu, tak? Czyli nie da się po 4 batony włożyć. Dobrze, czyli popatrzcie. W jednej paczce może być tylko tyle batonów, a paczek może być tylko tyle. A zobaczcie, te liczby tutaj, zobacz Szymonku, te liczby, ile może być paczek? To gdzie one są tutaj? Zobacz, o tu jak mam dzielniki 15. Widzisz? To one są tutaj, no nie? Czyli tutaj to jest napisane, ile może być paczek, tak? Mhm. Może być jedna paczka, to wtedy ile będzie batonów w tej paczce? 5. Mogą być trzy paczki, to batonów będzie w każdej paczce 5. Może być 5 paczek, to batonów będzie w każdej 3. Może być 15 paczek, to każda będzie miała jeden baton. Dobrze. No to teraz popatrz. Szymonku, co mówią te liczby tutaj? O, 1, 2, 5, 10. To są dzielniki dziesiątki, ale one mówią o czym? Że jakby było 10 gruszek, to możemy je rozłożyć do ilu paczek? No, do 10 najwięcej. Do 10 paczek, ale możemy je rozłożyć też do? Jednego. Do jednej paczki. To będzie 2 i 5. Do 2 paczek i do 5 paczek, prawda? I 10. No i do 10 paczek. Dobrze. I teraz popatrzcie. Ja tutaj to zmarzę. I teraz, czy na podstawie tutaj tego widać, ile może być, jak rozłożyć te 15 batonów i 10 gruszek, patrząc tutaj na te zbiory? Szymonku, widzisz? Żeby jednocześnie rozkładać i batony, i gruszki. O właśnie, tu i tu jest 5. No właśnie, weźmy to w kółeczko. Poczekaj. Masz rację, można by włożyć do jednej paczki, tak? Ale najwięcej paczek można zrobić. Najwięcej to 5, prawda? Mhm. I wiecie, jak się ta liczba 5 nazywa? To się nazywają dzielniki, tak? To jest zbiór dzielników 15. Mhm, tak. To jest zbiór dzielników 10. Natomiast to jest największy wspólny dzielnik. To się nazywa NWD. Popatrz, Szymonku, zobacz. NWD, największy wspólny dzielnik dla 15 i dla 10 wynosi... 5. No i tutaj stoi? 5. To popatrzcie, ja teraz zmienię te nagłówki. Tutaj nie będą batony i gruszki, zobaczcie. Tylko tutaj będą tak, tu będą jakieś liczby. Przejdź sobie herbatę. Dobrze. Tu będzie liczba N, popatrz, liczba N, a tu jest liczba K. A co wpiszemy w tej rubryce, tutaj, w tym nagłówku? P. Nie, tu będzie NWD, największy wspólny dzielnik. NWD. NWD dla N i dla K. O, widzicie? Mhm. No to popatrzcie, to zrobimy jeszcze jedną rzecz. Ja to zmarzę tutaj częściowo. Częściowo to wymarzę. I teraz zrobimy tak. A to zmarzymy całkiem. Tutaj wezmę teraz 25, a tutaj wezmę liczbę 20. O, i Szymonku, wypisz dzielniki, a ty Mynko sobie tam zeszycie wypisz. Mhm. Wypisz sobie dzielniki 25, zaczynając od najmniejszego, Najmniejszy dzielnik to będzie jaki? 1, dobrze, świetnie. 5. Świetnie. Tak. Będzie coś jeszcze? Nie. Nie, to klamerka. Tak. O, właśnie. Wiesz co? O, możesz takie kółeczko robić, możesz, ale najlepiej taki dziubek tak robić. Pan zrobi. No ja tak zrobiłem, wiesz, ale najlepiej taki dziubek robić. O, no nie? Z takim dziubkiem. Dobrze. 1, 5, 25. Tak, a teraz wypisz, Szymonku, dzielniki 20.
na wielokrotność 5. No tak, no ale wypisz. Tak, 1. Przez co się dzieli jeszcze? A wcześniej się nie podzieli przez 2? To tutaj wstaw po środku. Przecinek 2. 2, przecinek, tak. Przecinek jeszcze, bo jeszcze coś będzie. No, jeszcze, jeszcze. No wystarczy, wystarczy. No, na razie podpisuj. Przez co się jeszcze 20 podzieli? Przez, no nie w tą stronę 5. Przez 5, dobrze. I jeszcze przez co? Przez 20, no ale jeszcze jedna liczba jest. 20 się jeszcze podzieli przez co? O właśnie, przecineczek daj. Tak. No i już koniec. Zamknij kamerkę. Tak, taką jak ja zrobiłem. Tylko starajcie się, Niko, starajcie się uważać, żeby nie dotykać kamery. Dobrze, o, jest brzuszek, dobrze. Dobrze. I teraz, Szymonku, napiszemy tak, popatrz. NWD, największy wspólny dzielnik dla 25 i dla 20. A to jest godzina. Poczekaj, na razie zróbmy to. No dobra, pokażę ci. No zobacz, która jest godzina? Popatrz. Za 5.11. Za 5.11. To ile mam jeszcze minut lekcji? 20. 20, bo kończymy 15 po. Dobrze. No i teraz zobacz. Weź w kółeczko. Największy wspólny dzielnik. Też Moniko, popatrz. Już zrobiłam. Na największy wspólny dzielnik. To będzie. Mówiłem, że 5. 5, tak? Tu jest 5. I tutaj wstawiamy w takim razie 5. Największy wspólny dzielnik. Dobrze. To popatrz. To jak ja bym cię zapytał, a tutaj zakryję. Jeżeli masz 25 batonów i 20 gruszek, to ile możesz zrobić maksymalnie paczek jednakowych? Jednakowych paczek możesz zrobić? 5. 5, o bo to jest tutaj, widzisz? O tutaj, bo to jest NWD, największy wspólny dzielnik, tak? Szybko. Dobrze. No to zrobimy jeszcze jedną rzecz. Mańko, możesz wrócić do siebie, bo to chyba dla ciebie jest jasne, tak. No nie? Dobrze. Tutaj, a Szymonek jeszcze tutaj się jedną rzecz zabawi. Popatrz. Wypiszesz teraz tak. Dzielniki 16, klamerka i dzielniki 12. O, tutaj były bez klamerki. A tu klamerka. No i wypisz, Szymonku. Dzielniki 16 najpierw. Wypisz ładnie. Tak. Dobrze. Tak. Tak. No już. Rzeczywiście już więcej nie będzie. Ja muszę tylko kamerkę poprawić, żeby było widać. Bo tutaj, proszę Państwa, nie było widać. O, teraz będzie już wszystko widać. Dobrze. A teraz wypisz dzienniki 12. Chyba 4. No zobaczymy, no wypisz je. Ja będę miał rację, to co? No, zobaczymy. To będzie dobrze zrobione. To ci pogratuluję. A, 4. Tak, ale wiesz co, tak, 4, ale tu jeszcze brakuje trochę dzielników, wiesz? Jeszcze tutaj przecinek dopisz. Coś tu jeszcze brakuje dla dwunastki dzielników. Przez co się jeszcze dwunastka podzieli? 2. Przez 2, no to dopisz dwójeczkę. A może na końcu, to nie musi być kolejno. 2, jeszcze przecinek i jeszcze przez coś się podzieli. 1. No, 1 już jest. 3? 3, no właśnie, brawo, 3. Daj 3 i kamerka, już więcej nie ma. Dobrze. No i teraz popatrz. I napisz teraz tak, NWD, te duże literki, NWD, największy wspólny dzielnik, napisz tak, NWD, duże N. Wiesz co, poczekaj, no N to się, ja ci opatrz. Zobacz, tak jak ja napisałem N, naśladuj mnie. Tak, tak i tak. Od dołu. Od dołu do góry, tak, tak, o właśnie, N, teraz W, duże W, tak, i D, i duże D. Taki brzuszek, o właśnie. Tak, otwórz nawias teraz, zwykły nawias, okrągły.
Zwykły nawiasik. I dla jakich liczb? NWD jakich liczb? 5. Tej i tej. 16, 12. 16. Napisz ładnie 16. I 12, przecinek. Przecinek 12. Tak, równa się. I teraz napisz, ile to NWD wyniesie. Nie, no nie, 5? Nie, no nie 5. O właśnie, 4. Ja mówiłem. No bo tu jest w kółeczku 4. Dobrze. A to popatrz. Teraz już nie będziemy wypisywać dzielników, tylko ja napiszę coś takiego, popatrz. NWD, zobacz, NWD takich liczb jak 100 i 80. Największy wspólny dzielnik dla 100 i 80 to jest jaki? I 80. Spróbuję w pamięci to zrobić. Albo. No zobaczymy, czy odgadniesz. Czyli największa liczba, która podzieli 100 i która podzieli 80 też jednocześnie. Może być 160 i. Ale nie, 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 no bo to. 120. Nie, nie, to jest największa liczba, która podzieli 100. Bym wiedział, że 40. 40, tak? No 80, 80 podzieli się na 40? Mhm. Podzieli się, a 100 się podzieli na 40? Nie, no to 40. Ale nie, jakby było 120 i 160. No, no zgoda, no to dobra, no czekaj, to napiszemy to. Dobrze to odkryłeś. NWD, poczekaj, 120 i 160. To się równa ile? No napisz. No napisz to, co mówiłeś. Że tu będzie. No tak jak mówiłeś, 40. Napisz ładnie 40. Rzeczywiście. Bo 120 podzieli się na 40. 160 podzieli się na 40. A podzielą się obie liczby na większą liczbę wspólnie. 1000. Nie, już nie. Już one. 1200 i 1600. To byłoby ile? To było na 400. To byłoby 400. No to możemy to napisać, czyli to dopiszemy tylko 0 jedno, nie? Tutaj, o. Poczekaj, na zielono. 1200, liczba 1200 i liczba 1600, to tu ma 400, NWD 400. No zgadza się. Dobrze, no, ale ty masz to tu wymyślić. Wymyśl tutaj. Wymyśl albo sobie coś przypomnij. No zobaczymy. Szymonek myśli. Szymonek ma 6 lat. Proszę Państwa, to jest zadanie z 5 klasy. I to, no ja mam z 5 klasy uczniów teraz, to oni akurat w tej chwili ten materiał przerabiają. I mają problemy z tymi rzeczami, nawet dobrzy uczniowie. To nie jest takie łatwe dla piątoklasisty. Ja jestem w pierwszej klasy. No ty jesteś z pierwszej klasy, tak, masz 6 lat dopiero. No ale myśl tutaj, NWD dla 100 i 80, jaka to będzie liczba? Zrobić sobie to. Aha, musiałbyś sobie zrobić takie tabelki. No dobrze, to zrobimy. Dobrze, jak potrzeba, to zrobimy. To poczekaj, to tutaj tak. Tu zmienimy na. A to zmarzymy wszystko. To wymarzymy. I zrobimy tak. Dzielniki 100 i dzielniki 80. Dobrze. O, i może zielonym, albo niebieskim, niech będzie. Wypisuj. To tylko blisko siebie, wiesz, bo ich będzie sporo. Tak, jeden. Dobrze. Dobrze. Tak, na pięć się podzieli. A na cztery podzieli się? No to wcześniej czwóreczka. Będzie nawet 50. No tak, tak, dobrze. No na co się jeszcze podzieli? Na 5 podzieli się 100? Mhm. No to pisz. Piątkę, tak. A wiesz co? Ja ci coś ułatwię, zobacz. Jak na 5 się podzieli 100, to jaki będzie wynik? Jak 20. 20. A to 100 na 20 się podzieli? No to możesz pisać teraz 20 tutaj daleko.
Tutaj 20. 20, no 2,0. 21 przecinek po 20. Dobrze, a popatrz, jak się, zobacz, jak się podzieli na 2, zobacz, jak się podzieli na 2, to jaki będzie wynik? Jak się 100 podzieli na 2? 100 podzielone na 2 da ile? 100 podzielić na 2 to jest? A Szymanku, nie śpi. 50. To jest 50. A 100 podzielić na 50? 2. 2. To przez 50 się dzieli? No to 50 też możesz napisać. To napisz tam 50. Prawda? 50. No, zobacz. A jak się podzieli na 4, 100 podzielić się na 4, Moniko też możesz podejść. 20 będzie najwyższy. A, Szymonek już odgadł, tak? Tylko chodzi mi na razie o taką rzecz, że... Szymonku, popatrz, Moniko, wypisujemy dzielniki setki. I chodzi o to, że te dzielniki są parami. Bo jak 100 się podzieli na 2, bo dzieli się na 2, to na pewno się podzieli też przez ile, Szymonku? Jakie tu są pary? O, a Szymonek już tutaj odgadł, że to będzie 20, dobrze. Tylko Szymonku, patrz, zróbmy tutaj, zobacz. Jak 100 się podzieli na 2, to się podzieli też przez 50. O, to jest taka para, widzisz? O, to jest para. Ta z tym. Jak podzieli się na 5, to podzieli się też na 20. Na 20, bo 5 razy 20 to jest 100. To jak się, to jaka, tylko pytanie do Szymanka, nie mów Moniko. Jaka będzie para do czwórki? Jeżeli się dzieli na czwórkę, to się 25. To się podzieli też na 25, to też jest para, tak? Widzisz, czyli zawsze są parami te dzielniki, tak? Chyba, że... Plus godzina. O, Szymanek, no dobrze, no... Szymanek musi dobrze czas mierzyć. 6. Czyli ile jeszcze minut, jak jest 6,5, a my mamy, kończymy 15? Po? To ile jeszcze minut? 8. 8 i? Pół. 8,5. 8,5 minuty. No, to wytrzymasz, prawda? Ty bardziej lubisz takie geometrie, prawda? Jak są jakieś figury, tak? A nie takie liczby, ale... Lubię figury, lubię różne te, żeby odgadywać. Odgadywać, no to widzisz, no to tu odgadłeś, widzisz? No. Ale lubię... Pole figur. Pole figur odgadywać. No dobrze, ale wiesz co, ale to jest też potrzebne w matematyce, wiesz? Ja zaraz wam pokażę, do czego to jest potrzebne. Jak myślisz, Moniko, do czego to co my tutaj robimy, jest potrzebne oprócz robienia paczek dla dzieci? Nie wiecie do czego? Do skracania ułamków. Zaraz wam to pokażę, że do skracania ułamków to jest potrzebne bardzo. Dobrze. No to tak, to już możemy zmazać. A Szymonko, popatrz. Zobacz, ty miałeś odgadnąć, jakie jest NWD 100 i 80. I ty odgadłeś, że to jest 20, tak? No bo wypisałeś sobie, wiesz, że to będzie 20. A zobacz, a czy w tej tabelce było to? Nie. Nie było? Tutaj? Zobacz. Zobacz. Musiałeś odgadywać, musiałeś się męczyć? No zobacz. A zobacz, było 100 i 80 i tutaj było. Widzisz? Mogłeś tylko tutaj popatrzeć. Rozumiesz? No to zobacz. To ja ci teraz napiszę coś takiego. Zobacz, NWD dla liczb 32 i 24. 8. No to jest 8. Gdzie to jest w tabelce? Tu są te dwie liczby. No właśnie. Dobrze. A teraz ja wam pokażę, do czego to służy. Popatrz, Szymanku. Zobaczcie, Moniko. Gdzie to się wykorzystuje w matematyce? O, Szymonek skróci na przykład 6 ósmych. Skróć ten ułamek, czyli pozlepiaj te części. To jaki ułamek powstanie? 3/4. No to napisz to. Szymonek to automatycznie robi szybciutko, 3/4 i skróciłeś. Dobrze, a skróć mi jeszcze na przykład 8/10. 4/5. No to napisz ładnie. 4/5. Dobrze. A teraz skrócisz, zobacz, skrócisz ułamek taki, 24/32. Ty też sobie, Moniko, weź zeszyt i sobie spróbuj to skrócić w zeszycie. Skróć teraz ten ułamek. 24/32. 8. No ale zobaczymy, jak ty to skrócisz. Zlepiasz po ile części? 12, 16. Tak, czyli pozlepiałeś po ile części? Po dwie. Po dwie. Dobrze, ale da się to jeszcze bardziej pozlepiać? Tak. No to zlepiaj dalej. 6 ósmych. No to dobrze, to napisz tutaj. Dobrze, czyli
Jak był ten ułamek, 12 szesnastych, pozlepiałeś po ile części znowu? Po trzy. No, no, znowu po dwie. A zobacz, a gdyby nie brać tego tutaj, to byś tutaj i tu pozlepiał od razu po ile? Po trzy. Nie, no poczekaj, było 20. Po cztery. Tu po cztery i tu po cztery, prawda? I tutaj też po cztery. Dobrze, da się jeszcze pozlepiać? Mhm. No to zlepiaj dalej. Mańko, możesz też podejść. Proszę. Już się nie da. Dobrze. I popatrz, Monku, jak ja bym to teraz zakrył, zobacz, jak ja bym to zastawił, to można powiedzieć tak, że pozlepiałeś po ile? Zobacz, jak to jest, było 24, a to jest teraz 3 części tylko. To pozlepiałeś po ile? Po 6. Nie? Po 3. No, też nie, zobacz. Miałeś... Po 5. Nie, co ty, zobacz. Po 4. Ale słuchaj, bo odgadujesz tak przypadkowo. Musisz pomyśleć chwilkę, zobacz. Było 24 zamalowane części, tak? A teraz jest tylko 3 zamalowane części. To te zamalowane części, te malutkie, zlepiałeś po ile? Że po 8. No po 8. Zlepiałeś po 8, czyli to podzieliłeś tą liczbę, o ja tutaj napiszę, że tą liczbę... Poczekaj chwileczkę. Tą liczbę podzieliłeś na 8, tak? A tutaj zlepiałeś po ile? Jak tu było 32 części, a teraz są 4. To tu pozlepiałeś po ile? Po 8. Też po 8, czyli podzieliłeś to na 8, tak? A zobacz. Ty robiłeś tak po kawałku, bo zlepiałeś tak, najpierw po dwie części, tak, prawda? Potem po dwie i potem znowu po dwie, tak? A można było zlepić od razu po 8. I skąd można było wiedzieć, że skąd ja wiedziałem od razu, że można zlepiać po 8 części? Ja wiedziałem to od razu. Wiecie skąd? No a popatrz sobie, Szymanku, jak jest NWD 32,24? 8. Widzisz? O, tutaj było też i tutaj też, prawda? Czyli ja od razu wiedziałem, po ile zlepiać, tak? Rozumiesz? Czyli można było od razu to podzielić na 8 i to podzielić na 8, tak? Licznik i mianownik. No to jeszcze przed przerwą dam Ci ostatnie zadania i będzie przerwa. Już zrobimy przerwę. Tylko patrz. Ja teraz to zmarzę i dam Ci taki ułameczek. Poczekaj. A Ty mi powiesz, jaki będzie wynik. Ale ostatni? Tak, no ostatni. Powiedzmy tak. 200, 240. To się równa. Po ile możemy tutaj pozlepiać? Od razu. Gdzie to jest w tych tabelkach tutaj? Po ile możemy zlepiać? Po 40. Po 40. Czyli tą liczbę podzielimy na ile? Po 40. No, podzielimy na 40 części. Podzielimy na 40 i to podzielimy też? Na 40. Na 40. No dobrze. No i co tutaj powstanie? Jaki będzie licznik? Licznik będzie. Tutaj będzie. Kamilko, możesz sobie w zeszycie napisać. Patrz, masz 200 części zamalowanych, a je po 40 grupujesz razem. To ile będzie takich dużych części, jak je pozlepiasz? Czyli 200 podzielić na 40 musisz zrobić, tak? Nie ma. 200 na 40? No czekaj, zobacz. 200 podzielić na 40. Ile to jest? Ile 40 zmieści się w 200? W liczbie 200. No 5. No 5. No to napisz tutaj 5. Dlaczego? Jak sprawdzamy? 5 razy 40. To jest 200. A jak sobie można było ułatwić? Pamiętasz, jak to się robiło? Że jak było dzielenie, to zobacz. Tu można 0 skreślić, tu można 0 skreślić, tak? I robimy tylko co? 20 podzielić na 4. I to jest 5, prawda? Można było sobie tak ułatwić. Dobrze. Czy tutaj w liczniku będzie ile? 5. Tu będzie 5. Dobrze. A ile będzie tutaj? Ile to będzie tutaj? 6. Dobrze. Brawo. A wiesz co, zapytam Cię tylko na koniec jeszcze taką rzecz. Zobacz. Jakbyś miał 200, 240, może tak, 200
200 batonów, a 240 gruszek. To powiedz mi tak, ile zrobisz wtedy paczek? Jednakowych paczek. Ile możesz zrobić jednakowych paczek? Najwięcej. Najwięcej? Tak. 40. Możesz zrobić 40 paczek. A co będzie w jednej paczce? Czyli tak, ja napiszę tutaj, że 40 będzie paczek. 40 paczek. A w jednej paczce ile będzie batonów? 5. A ile będzie gruszek? Batonów będzie... Batonów będzie... 240. Znaczy to masz... To... Poczekaj, masz 200 batonów. Masz 200 batonów, wkładasz je do 40 paczek. To ile będzie w jednej paczce tych batonów? 200 batonów zużyjesz do zrobienia 40 paczek jednakowych. To w jednej paczce ile tych batonów się... No 5. 5. No będzie 5 batonów, zgoda. A ile będzie gruszek? 6. 6. A zobacz, a czy gdzieś to tu jest napisane? Zobacz, tutaj. No tutaj, no nie, widzisz? To jest to samo zadanie, tak? Czyli skracanie ułamków to jest to samo, co robienie tych paczek tak jakby. Widzisz? No nie? Że patrz. Widać, że jak jest... Masz 200 i 240, tak? O Moniko, podejdź na koniec, tylko takie podsumowanie tego wszystkiego, że Szymonek miał teraz takie zadanie, że było 200 batonów i 240 gruszek. To ile maksymalnie paczek zrobisz, Szymonku, jednakowych? 40. 40 paczek. I w jednej paczce, w takiej jednej paczuszce będzie ile batonów? 5. 5. A ile gruszek? 6. A jak się skróci ten ułamek, czyli to podzielisz na 40 i to na 40, to będzie 5 szóstych. Widzisz, Moniko, że to ma związek z tym? I wiecie co? I dlatego matematyka jest taka pożyteczna i taka ładna, i ludzie lubią matematykę, tak jak ja na przykład, że wiele rzeczy wydaje się zupełnie innych na początku, ale potem na końcu to są te same rzeczy, prawda? Rozumiesz, Szymonku? Że skracanie ułamków to jest to samo, co robienie tych paczek. To jest skracanie ułamków. Dobrze, no to teraz musimy się chwilkę pobawić. Czy jeszcze chcecie z tej książeczki coś wam pokazać tutaj? Możemy się pobawić. Nie chcesz tutaj coś zobaczyć tutaj? Dobra, no to Szymonek jest zmęczony, bawimy się.